Dobra, witajcie, witajcie. Dzisiaj jestem z Frankiem. No. Franek ma wam coś ciekawego do powiedzenia o swoim życiu. Tak, to się zgadza. Chciałem wam opowiedzieć właściwie swoją historię, przynajmniej jej część, tą, która jest związana z takim tematem, który był tematem przewodnim w moim życiu do pewnego momentu, a tym tematem jest strach. Właściwie można powiedzieć, że mówiąc bardziej konkretnie, strach przed snem. Przed w ogóle zmierzeniem się z nocą. I z nocą? No, z nocą, z tym, że zachodzi słońce, z tym, że... A. I to akurat zachodzi. Tak, dlatego teraz na szczęście już mogę tu siedzieć. Ale nie, bardziej chodziło o ten moment, kiedy jestem już sam, kiedy nie ma nikogo. I kiedy zostaję sam, jakby niby ze swoimi myślami. Nie? I u mnie to funkcjonowało w ten sposób, że poniekąd funkcjonowało to, odkąd byłem dzieckiem, ze względu na różnego rodzaju lęki spowodowane różnymi sytuacjami w rodzinie, albo po prostu był strach przed byciem samemu, przed byciem też opuszczonym w pewien sposób. Ale to zostało spotęgowane w pewien sposób, kiedy już byłem jakby prawie dorosłym człowiekiem, przez to, że po prostu dużo angażowałem się w różnego rodzaju substancje. Po prostu brałem różnego rodzaju substancje po to, żeby znaleźć coś innego w swoim życiu. Po prostu szukałem jakby sensu. W sensie narkotyki, tak? Czy... Tak, tak, dokładnie. Głównie w moim przypadku były to psychodeliki. Jakby halucynogenne narkotyki, czyli grzyby, LSD, tego typu rzeczy. Więc to jest coś, co miało na mnie, powiedzmy, duży wpływ. Na początku nie zdawałem sobie sprawy z tego, jaki to ma wpływ, bo myślałem, że to jest po prostu pewnego rodzaju jakby doświadczenie jakiejś, nie wiem, ponadświadomości czy czegoś takiego. Nie wiedziałem do końca, jakie to ma znaczenie, ale potem wyraźnie zdałem sobie sprawę z tego, że ja po prostu dostawałem się do sfery duchowej rzeczywistości. Wcześniej w ogóle nie zdawałem sobie sprawy, że taka duchowa sfera istnieje, bo oczywiście można o tym usłyszeć albo obejrzeć to, usłyszeć w różnych opowieściach, albo przeczytać w książkach, albo obejrzeć w jakimś filmie, ale mało kto mówi jakby szczerze i wprost o tym, że ta sfera jest jak najbardziej rzeczywista i ona ma wpływ na nasze życie każdego dnia. Więc ja zacząłem powoli zdawać sobie z tego sprawę, aczkolwiek jakby angażowałem się w tą sferę duchową na własnych warunkach. Po prostu przez za pośrednictwem tych substancji chciałem osiągnąć coś, czego po prostu nie miałem wcześniej. Coś, co nadałoby treść mojemu życiu. I nie będąc jeszcze wtedy tego świadomy, angażowałem się w tą sferę duchową w sposób nielegalny. To znaczy, nie miałem jakby, to jest, można to nazwać zakazanym owocem. Ja chciałem coś poznać, ale nie, po prostu nie, to nie była ta droga, ale ja chciałem to zrobić jakby nie musząc rezygnować z samego siebie, więc po prostu robiłem to na bazie tych dragów. Ale skutkiem jakby ubocznym, którego nie widziałem na początku, bo na początku było fajnie, bo miałem takie doświadczenie tego, że wiem więcej. Czy po narkotykach jakby czułeś wszechwiedzę? Coś w tym stylu, albo przynajmniej nawet jeśli nie wszechwiedzę, to można powiedzieć, że jakiegoś rodzaju połączenie z istotą rzeczy, jakby to można było nazwać. Coś, z energią. Nie? Tak, z jakiegoś rodzaju energią, z tym, kim naprawdę jestem, z czymś takim, czymś, czego bardzo poszukiwałem po prostu, bo jest to dla mnie ultra istotne, kim jestem. Bez tego nie za bardzo mogłem funkcjonować, dlatego zwracałem się do tych substancji. Ale skutkiem ubocznym tego w pewnym momencie zaczęło być to, że te moje problemy ze snem, z zaśnięciem powodowane strachem, to się po prostu spotęgowało. Dlatego, że po prostu w pewnym momencie zacząłem mieć bardzo intensywne jakby poczucie tego, że ja muszę cały czas mieć jakąś treść, która napływa do mojej głowy. Inaczej, jeśli tylko przyjdzie ten moment, że będzie całkowicie cicho, to po prostu tego nie wytrzymam ze strachu.
Ze względu na myśli, które. Czyli te narkotyki nawet zasnąć nie dały jeszcze bardziej. Tak, po No. prostu to była takiego swego rodzaju paranoja, jeśli by ktoś to nazwał, jakby nazwał jakieś choroby, ale de facto po prostu jedyny sposób, w który człowiek tak naprawdę może się zaangażować w sferę duchową, to jest poprzez ducha. A sytuacja z duchem człowieka wygląda w ten sposób, że on sam w sobie po prostu nie ma kontaktu z tą sferą. Dlatego na co dzień żyjemy po prostu, jakby pracując, mając kontakt z rzeczami fizycznymi, ewentualnie z duszą, przeżywamy pewne rzeczy emocjonalnie, ale z tą taką trzecią sferą, z tym kolejnym wymiarem nie mamy kontaktu, bo to narzędzie nasze, przez które moglibyśmy mieć ten kontakt, ono po prostu jest nieaktywne. Dzieje się tak ze względu na grzech. Biblia mówi o tym jasno, że to jest śmierć duchowa, przez którą my tego kontaktu nie mamy. Więc jeśli my chcemy jakiegoś rodzaju doświadczenie duchowe osiągnąć, mieć, to musimy zwrócić się, świadomie czy nieświadomie, do duchów. I to jest coś takiego. Nawiązujemy relacje, nawiązujemy pewnego rodzaju więź z duchami. A wszystkie duchy, które nie są bezpośrednio duchem Bożym, które nie należą do Boga, które nie są od Niego posłane, są w Biblii nazywane na przykład takim słowem jak demony. Więc kiedy chcemy zaangażować się w sferę duchową na swoich własnych warunkach, musimy zawrzeć pewnego rodzaju porozumienie z demonami. Nie możemy od tego uciec, nawet jeśli w sposób intelektualny to wyprzemy. Potem skutki tego są właśnie między innymi takie, że takie duchy zaczynają przychodzić do człowieka już nie tylko wtedy, kiedy człowiek chce coś osiągnąć od sfery duchowej, cokolwiek by to nie było, tylko zaczynają przychodzić, kiedy im się to żywnie podoba i one po prostu roszczą sobie prawo do człowieka, który wcześniej się w tą sferę duchową poprzez narkotyki lub inne rzeczy angażował. I to właśnie powodowało we mnie ten strach, że te rzeczy przychodziły i w pewnym sensie dręczyły mnie, powodując we mnie lęk, powodując we mnie takie poczucie, że po prostu nie mogę się uspokoić, nie mogę zasnąć, nie mogę nic zrobić. Tak naprawdę ja czekałem, aż po prostu wzejdzie słońce, żeby przespać się parę godzin, a potem zacząć normalnie funkcjonować. I teraz, jak już opisałem może taki zarys tego, jak to wygląda, jeżeli chodzi o sferę duchową, to chciałbym opisać takie dwa główne przełomy, które nastąpiły w moim życiu, które sprawiły, że ja z tego stanu strachu i takiej niewoli mogłem wyjść, i które sprawiły, że dzisiaj mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że to już nie funkcjonuje w moim życiu. I pierwszą taką najważniejszą z tych dwóch rzeczy, ważniejszą z tych dwóch, jest to, że spotkałem w swoim życiu Jezusa. I teraz tutaj muszę trochę więcej wyjaśnić, co to znaczy. W pewnym momencie ktoś po prostu, to była pewna znajoma mojej mamy, opowiedziała mi w bardzo prosty sposób Ewangelię, czyli informację o tym, że dla mnie po pierwsze informacja to była o tym, że Bóg nie jest energią, że nie jest właśnie jakiegoś rodzaju w czymś, co mi służy tak naprawdę po to, żeby coś osiągnąć. Nie jest czymś nieokreślonym, tylko że jest osobą. I to była pierwsza rzecz, że Bóg jest osobą. Po drugie było to, że Bóg ma swoją wolę. A po trzecie, jedna z ważniejszych informacji w tym kontekście, które ta kobieta mi przekazała, było to, że Bóg, On jest Panem. I przez to chcę właśnie dojść do tego pierwszego przełomu, który sprawił, że mogłem się z tej sytuacji wydostać. I to jest właśnie ta informacja, że Jezus jest Panem. Dlaczego to jest ważne? Ważne jest to dlatego, że w świecie duchowym funkcjonuje coś takiego jak hierarchia. Funkcjonuje ona po stronie demonicznej, czyli po tej stronie, którą nazwalibyśmy stroną ciemności albo ciemną stroną mocy, mówiąc filmowym językiem.
ale funkcjonuje ona też po tej stronie Bożej światłości. Jeżeli chodzi o stronę Bożą, to funkcjonuje tam hierarchia aniołów. Dziękuję bardzo. Funkcjonuje tam hierarchia wszelkiego rodzaju istot duchowych. Tak samo jest to, jeżeli chodzi o sferę demoniczną. I w tym kontekście dla nas indywidualnie ważne jest to, że Bóg jest Panem. Oznacza to dla nas tyle, że my możemy się przez to dowiedzieć, że zawsze w swoim życiu oddajemy się pod czyjeś panowanie. Nawet jeśli o tym wcześniej nie wiedzieliśmy, to dobrze jest sobie zdać sprawę z tego, że niezależnie od tego, czy to są jakieś rzeczy, które wydają się materialne, typu pieniądze czy przyjemność, Biblia mówi nam o tym, że to, czemu człowiek się poddaje, tego, tutaj zarymuję, nie tak do końca jest napisane, niewolnikiem się staje. Tak to wygląda. Te rzeczy, którym się poddajemy, stają się naszymi panami. I jest tylko jeden sposób na to, żeby się spod tych rzeczy wyzwolić, kiedy już oczywiście zdamy sobie sprawę, że one wcale nie służą nam, ani nie służą żadnego rodzaju dobru, tylko one chcą po prostu nas kontrolować. I kiedy już zdamy sobie sprawę z tego, że chcemy się wydostać z tego miejsca, to jedyny sposób na to jest przyjęcie innego rodzaju autorytetu. I tym autorytetem, który jest ponad tymi wszystkimi istotami duchowymi, przez które angażujemy się w ten świat duchowy, jest Bóg, jest Jezus. I kiedy my sobie zdamy sprawę z tego, to wtedy możemy zdecydować się na to, żeby oddać się w niewolę Jemu. I teraz tutaj znowu warto wspomnieć o tym, że jest różnica pomiędzy wolą demonów wobec naszego życia, a wolą Boga wobec naszego życia. A Pismo Święte mówi nam, że Bóg jest miłością. A o miłości czytamy, że miłość nie szuka swego, że jest cierpliwa, że nigdy nie ustaje. W taki sposób możemy trochę zdać sobie sprawę z tego, jaki jest Bóg wobec nas. I kiedy zdamy sobie sprawę z tego, po pierwsze, jakie są cechy Boga, to możemy zacząć świadomie kierować się właśnie w tą stronę, żeby on był w pełni Panem w naszym życiu. Dla mnie najważniejszą rzeczą, która pozwoliła mi zadecydować o tym, że to właśnie za Nim chcę podążać, że to On ma mieć władzę w moim życiu i autorytet, było to, że On mnie kocha. Tak głosy Ci ustały? Mówię, że miałeś głosy, taki ciąg myśli, nie? I tak dalej. Tak, jak, właśnie. Jak to szybko ustało? Tak, właśnie dojdę do tego, bo to będzie związane z drugim przełomem. Pierwszy właśnie wiązał się z tym, że zaakceptowałem Boże panowanie w moim życiu. I z tym wiązało się to, że taki najważniejszy fakt dla mnie w tym był, kiedy przeczytałem w Piśmie Świętym o tym, że Bóg nigdy nie śpi. To było dla mnie ultra istotne. Dlatego, że zdałem sobie sprawę, że nawet jeśli nie ma nikogo jakby fizycznie, kto byłby w stanie mnie obronić, albo ja nie jestem w stanie się sam wydostać z tej sytuacji, w której jestem właśnie atakowany w sposób duchowy, z czego doświadczam w swojej duszy i ona odczuwa strach i cierpienie wtedy, to właśnie to pozwoliło mi po prostu doznać ulgi. Bo zdałem sobie sprawę z realności tego, że on cały czas jest. Ale drugim przełomem, który był dla mnie bardzo ważny, bo te rzeczy nie ustały od razu, tak jak już właśnie pytałeś. To nie był jeden moment, w którym nagle ja powiedziałem: Jezu, od dzisiaj Ty jesteś moim Panem i teraz wszystko już było ok. Potem nastąpił drugi etap, dlatego że kiedy ja już zacząłem poznawać Słowo Boga, to co Bóg mówi na temat rzeczywistości duchowej, na temat demonów, to ja musiałem dowiedzieć się tego, że jako ktoś, kto należy do Boga, te rzeczy nie mają do mnie prawa. To była, myślę, że bardzo ważna rzecz, bo to pozwoliło mi zacząć w świadomy sposób zwracać się
do rzeczy w sferze duchowej, jasno deklarując to, że te rzeczy nie mają do mnie prawa. Wtedy, kiedy już wiedziałem, że należę do Chrystusa. Mówiłem po prostu, ja należę do Boga, który nigdy nie śpi, ma na imię Jezus, który jest Panem i ja nie zgadzam się na to, żeby te rzeczy mnie teraz dręczyły. I po prostu wymagało to ode mnie stanowczej decyzji. To było też konieczne, ale zdecydowałem się uwierzyć Bogu w 100%. I kiedy zacząłem to robić, to przyszedł pewien konkretny dzień, w którym te rzeczy po prostu zniknęły. Zupełnie. Tak po prostu? Z jednego dnia? Tak. To był konkretny dzień, kiedy już zacząłem coraz bardziej poznawać Boga i to, kim Bóg mówi, że ja jestem, tak naprawdę, jaka jest moja tożsamość, to przeczytałem w pewnym momencie taki werset w Biblii, który znajduje się w księdze Nehemiasza. I tam była pewna sytuacja, gdzie Nehemiasz, człowiek, który miał odbudowywać miasto, został do tego zlecony przez Boga, odbudowywać mur, był zastraszany przez ludzi i było mu mówione to, że po prostu, że to się nie uda. I po prostu takie różnego rodzaju pogróżki były wysyłane do niego, żeby go przestraszyć. W pewnym momencie został nawet wysłany do niego prorok, człowiek, który był mu znany i ten człowiek do niego powiedział, słuchaj, parafrazuję oczywiście, słuchaj, jeszcze tej nocy przyjdą cię zabić, jeszcze tej nocy przyjdą cię zabić, chodźmy, ukryjmy się w świątyni. I przeczytałem reakcję Nehemiasza na to zastraszenie w Piśmie Świętym i było tam napisane, że on powiedział, czy człowiek taki jak ja poszedłby do świątyni, żeby się tam ukryć? I potem było napisane, że Nehemiasz poznał, że to była pułapka, która miała służyć tylko temu, żeby go zniesławić. Ale dla mnie było to istotne, bo ja zdałem sobie sprawę, że ja w Bogu, kiedy już On stał się moim Panem, naprawdę nie muszę być pod tym niewolnictwem, pod tym jarzmem. I wtedy już spełnił wiary, już wtedy wiedziałem, że ja nie muszę Boga o nic błagać, tylko ja powiedziałem, ja nie jestem już tego typu człowiekiem, który jest pod tego typu duchami. I ja należę do Boga i do Ducha Świętego i żaden inny duch nie ma do mnie prawa. To i świadomość tego taka w pełni, która do mnie przyszła też dzięki Bogu, sprawiła, że te rzeczy po prostu przestały do mnie przychodzić, dlatego że wiedziały, że już jest za późno, że ja już zdałem sobie sprawę z tego, kim jestem dla Boga i w Bogu i że już nie będzie tak łatwo mnie oszukać, że znowu muszę się bać. Wtedy to była taka no, bardzo duża zmiana w moim życiu. Zacząłem spać jak suseł, spokojnie, chociaż nie wyobrażałbym sobie tego wcześniej. I myślę, że właśnie... Czyli to tak po kolei, jeszcze raz, powiedz krok po kroku, bo jak ktoś to słucha, pierwszy raz może słyszy o Bogu, tak? Krok po kroku, co zrobiłeś, tak? I co sugerujesz, żeby zrobić, nie? Żeby po prostu wyjść z czegoś takiego. Tak. Jako pierwszy krok wymieniłbym to, że zdałem sobie sprawę ze swojego stanu. To znaczy, dowiedziałem się, że to, w czym funkcjonuję na co dzień, jest niewolnictwem. I że jest to niewolnictwo duchowe. Zostało mi to powiedziane przez pewną osobę właśnie w treści Ewangelii. Biblia pisze, że tyran rządzi światem. Nie? Tak, dokładnie, że właśnie diabeł rządzi jako duch w powietrzu. Ja zdałem sobie sprawę, że ja jestem pod tą władzą, która rządzi mną przez moje grzechy. Po prostu przez to, że no tak naprawdę ma na mnie tego rodzaju haka. Takie roszczenia wobec mojego życia. I zdałem sobie tego sprawę bardzo dobitnie, co sprawiło, że poczułem dobitną potrzebę tego, żeby się od tego uwolnić. Zdałem sobie sprawę, że jestem niewolnikiem. Drugie, dowiedziałem się o tym, że jest ratunek. I że ja nie muszę już czekać na to, żeby ktoś przyszedł i mnie z tego niewolnictwa wyzwolił, że to nie jest coś, co ma się stać w przyszłości, tylko dowiedziałem się o tym, że to już się stało. Że ten fakt odbicia mnie z niewoli już nastąpił. I to ponad 2000 lat temu nastąpił on
w momencie, w którym Jezus Chrystus, wisząc na krzyżu, umierając za moje właśnie grzechy, te rzeczy, które były hakiem diabła na mnie, on umierając na krzyżu powiedział, wykonało się i od tamtego momentu ja zostałem wykupiony. W legalny sposób w sferze duchowej, poprzez to, że Bóg zastąpił mnie, będąc w ludzkim ciele. I czyli pierwsza rzecz, zdałem sobie sprawę z tego, że jestem niewolnikiem. Druga rzecz, zdałem sobie sprawę z tego, że okup za mnie jako niewolnika został już zapłacony. Trzecia rzecz, zdecydowałem się, żeby z tego skorzystać. Podjąłem świadomą decyzję. Na początku nie towarzyszyły temu żadnego rodzaju emocje ani jakieś przeżycia w pierwszym momencie. Podjąłem świadomą decyzję, że skoro tak rzeczywiście jest, że skoro rzeczywiście Jezus już wykupił mnie z grzechu, już mnie uwolnił, to ja chcę, żeby to było rzeczywistością w pełni w moim życiu. I podjąłem świadomą decyzję w swoim sercu. Powiedziałem tak i na głos powiedziałem: Panie Jezu, ja chcę, żebyś Ty był Panem mojego życia. Chcę, żebyś Ty w nim rządził naprawdę, nie tylko w sposób teoretyczny, ale żebyś naprawdę stał się tym autorytetem, stał się tą władzą. Chcę być pod Tobą. I to mi się wydaje, są takie trzy ważne kroki, które sprawiły, że mogłem zacząć doświadczać tej wolności, którą Jezus dla mnie zdobył na krzyżu. No potem kolejnym etapem było to, że ochrzciłem się w wodzie poprzez pełne zanurzenie, dlatego że Biblia mówi o tym, że kto uwierzy i da się ochrzcić, będzie zbawiony. Więc ja rzeczywiście zdecydowałem, że poprzez to pełne zanurzenie ja jestem martwy dla grzechu, że przez to, co zrobił Jezus, ja już dla tej rzeczywistości nie funkcjonuję i że razem z Nim, powstając z tej wody, powstaję do nowego życia. Tak jak Jezus zmartwychwstał, tak samo wszyscy ci, którzy w Niego uwierzyli, w tym nowym życiu mogą funkcjonować. Więc ja podjąłem tą świadomą decyzję i poszły za tym fizyczne kroki. Czyli to, że się ochrzciłem, to, że zacząłem być Bogu posłuszny. Słuchać się Jego słowa, szukać tego, czego On chce. I te rzeczy właśnie w praktyce dnia codziennego potem spowodowały, że dzisiaj, bo to już minęły 3 lata od tego momentu, kiedy się ochrzciłem w wodzie, świadomie, te rzeczy spowodowały, że dzisiaj jestem wolny. Dzisiaj mogę powiedzieć, że rzeczywiście tych problemów nie mam ze snem w ogóle. Nawet jeśli zdarzają mi się po prostu jakiegoś rodzaju problemy w życiu albo mam cięższy czas, to nigdy nie mam wątpliwości co do tego, że Bóg się nie zmienia. On nadal w moim życiu funkcjonuje w taki sam sposób jak wcześniej. Więc to jest coś, z czym na pewno chciałem się z Wami podzielić bardzo mocno. Wierzę, że oglądają to teraz osoby, które też zmagają się z takimi problemami jak ja. I naprawdę nie chcę, nawet teraz patrząc z perspektywy kogoś, kto przeżywał coś takiego, naprawdę nie chcę czegoś takiego dla kogokolwiek. Zwłaszcza wiedząc o tym, że jest opcja, żeby się z tego uwolnić. Dlatego... To jest to. Jest opcja, nie? Dokładnie, dokładnie. Jest nawet prosta. Dokładnie. Jest, którą można dzisiaj zrobić. Dokładnie, jest to dużo prostsze. Dlatego na pewno z całego serca zachęcam Was do tego, żeby po prostu zwrócić się do Jezusa, żeby oddać Mu swoje życie w sposób świadomy, poprzez decyzję, i podążać za tą decyzją z całego serca, bo nie ma takiej możliwości, żeby to zawiodło. Po prostu nie ma takiej opcji. Okej, dobra. Słuchajcie, to kończymy na teraz. Do usłyszenia.